świadek jest poza naszym zasięgiem. Wszelkie próby pościgu zawiodły. Ale jest nadzieja. Na Neptunie dowiedzieliśmy się, że klucz do pokonania świadka jest ukryty na Tytanie. W końcu wiemy, po co przybyła tam flota świadka. Moja zastępczyni Sloan broniła Tytana aż do końca. Aż zjawił się światło. Wtedy straciliśmy z nią kontakt. A teraz, gdy go najbardziej potrzebujemy, Tytan wrócił. A gdy wrócił, stało się coś, czego nigdy byśmy się nie spodziewali. Do wszystkich strażników. Tu zastępczyni naczelnika Sloan. Wzywam pomoc. To akcja ratunkowa najwyższego priorytetu. Odebraliśmy sygnał SOS na chronionym kanale Straży Przedniej. Należy ewakuować zastępczynię naczelnika Sloan. Ostatnio widziano ją na Tytanie, zanim zniknął po przybyciu piramid. Naszym zadaniem jest zlokalizować źródło sygnału SOS, znaleźć zastępczynię naczelnika i ją wydostać. Wiem, co myślisz. Ale Sloan to jedna z najtwardszych, najbardziej nieustępliwych wojowniczek, jakie znam. Jeśli ktokolwiek miałby przetrwać, to ona. Strażnik wylądował. Jestem w naszej dawnej strefie lądowania. Ani śladu Sloan czy aktywności wroga. Oddział ratunkowy. Status? Naczelniku, jestem na przyczółku pływów niedaleko twojej pozycji. Pusto i cicho. Sygnał SOS jest słaby. Utworzyłem przyczółek wewnątrz arkologii Nowy Pacyfik. Brak śladu roju. Tu także sygnał jest słaby. Strażniku, musisz przejść na drugą stronę platformy, dostroić antenę komunikacyjną i namierzyć pozycję Sloan. Nie wyłączać komunikatorów. Nie wiemy, co tam się stało. Pochwyceni! Liczne odczyty pochwyconych na mojej pozycji. U mnie też są! Potwierdzam 10 sygnałów pochwyconych w arkologii Nowy Pacyfik. Żelazne bestie wojny atakują. Oddział ratunkowy. Status. Czysto, naczelniku. Minimalne straty. Przyczółek pływów zabezpieczony. Pochwyceni, usunięci. Strażniku, przedostań się do przekaźnika. Czy to jest... wrak? Ej, bando! Usłyszałem, że jest impreza, więc pomyślałem, że wpadnę i zobaczę, co jest grane. To misja poszukiwawcza zastępczyni naczelnika Sloan. Opuść kanał. Świetnie! Jest mi winna drinka. Drinka? Czy ja bym kłamał?
nadciąga więcej pochwyconych. Wycofujemy się do solarium arkologii. Jestem górą, o którą roztrzaskują się wszystkie miecze! Ostrz swój miecz o mnie! Nie! Jestem dłonią na twoim gardle! Jestem twym ostatnim oddechem! Nie uciekniesz przede mną! Więcej pochwyconych! Wychodzą ze strumienia metanu! Trzymam pozycję! Pamiętam roztrzaskaną Sagirę! Była godna śmierci! Ozrys mnie! Jesteś tak kruchy? Pokaż się! Walcz ze mną! Rozerwę cię na strzępy gołymi rękami! Ten głos to była Zivu Arad. Słyszałem ją tylko w nagraniach z upadku rodzimego świata kombinatu. Tak, to ona. Musi być blisko. Zachowajmy ostrożność. Jej wpływ nigdy nie był tak silny. Musimy znaleźć Sloan i ją stąd wydostać. Szybko! Strażniku, jesteś prawie przy przekaźniku. Ruszaj się! Konsole w Syreniej Wieży wskazują, że przekaźnik nie jest podłączony. Strażniku, znajdź sposób na przekierowanie mocy. Potem dostroisz odbiorniki przekaźnika. Doskonała robota. Systemy działają. Mam namiar pozycji Sloan. Jest... kilometr pod nami? Jest w oceanie? To masa miażdżącego metanu. Nic tam nie przetrwa. Nie byłbym tego pewien. Strażniku, na planie platformy widać szyb naprawczy balastu. Podążaj na dół za sygnałem i znajdź zastępczynię naczelnika. Dołączę do ciebie niebawem. Przybyłem do punktu zanurzenia. Schodzę do ciebie. Nic z tego, szefie. Wiesz, jakie tam jest ciśnienie? Trzeba się stamtąd wynosić. Nie zamierzam nikogo znów zostawiać. Niczego takiego nie sugerowałem. Dobra, dosyć tego. Wyciągam was, zanim ty i twój duch zostaniecie rozpłaszczeni. Witaj we wraku. Jestem w maszynowni. Upewniam się, że nie wybuchniemy. Zawala ma dobre serce, ale staruszek jest uparty jak osioł. Tego księżyca nie da się pokonać brutalną siłą. Zapaść nieźle namieszała w tym miejscu. Grawitacja w głębinach szaleje. Są tam bańki powietrza. W niektórych miejscach można się poruszać bezpiecznie. Inne cię zgniotą na miazgę. Ale mam chyba coś, co może nam pomóc.
To nie jest moja pierwsza podmorska wyprawa. Wypróbuj ten prototyp. Powinien cię ochronić przed ciśnieniem. Przynajmniej częściowo. A teraz ruszaj. Będę twoim bosmanem. Strażniku, jesteś prawie u źródła sygnału SOS. Otrzymałem to urządzenie włóczęgi. Dołączę do ciebie niebawem. Sloan? Tu, naczelniku. Ty żyjesz. Przeżycie było celem misji. A ja zawsze wypełniam misję. Dobrze, że nas wezwałaś, siostro. Wracajmy do domu. Nie rozumiecie. Nie chodziło o mnie. Chodził o nią. Co to jest? Sojuszniczka Achsa. Możesz się z tym komunikować? To skomplikowane. Czuję impresję, emocje, idee. Ona zna naszego wroga. Świadek zawziął się też na jej gatunek. Problemem są ścisłe koncepcje. Tym bardziej teraz. Czy ty to wciąż ty? Całkowicie. Moje światło powstrzymuje spaczenie, ale słyszę szepty. Są napastliwe. Jakbym odbierała sygnał radia wroga. Sądzę, że jeśli wzmocnimy moją więź z Achsą, łatwiej będzie mi się z nią komunikować w tym szumie. Mam parę pomysłów. Wrócę, gdy tylko dopracuję szczegóły. Sloan. Nic mi nie jest. Myślę, że pora bym złożyła raport. To składaj. Zbierzemy się w okopie. Dobrze być znowu w kontakcie ze strażą. Służyć z tobą to zaszczyt. Pochwyceni weszli, gdy tylko straciliśmy Tytana. Musiałam uciekać, robić uniki, zmieniać punkty ewakuacji. Przeżyć do jutra. To była moja misja.
Dzięki skażeniu słyszałam rozmowy pochwyconych, o ile można je tak nazwać. Więź z Achsą też okazała się decydująca. Zawdzięczam jej życie. Po powrocie Tytana misja się zmieniła. Potrzebujemy więcej danych o naszym wrogu, świadku. Włóczęga twierdzi, że wie, jak pomóc Achsie przekazać dane, jak wzmocnić jej sygnał. Jeśli ma rację, to potrzebujesz sprzętu do nurkowania. Na szczęście zabezpieczyłam nietknięty zestaw nurkowy z magazynów arkologii. Możesz wyrzucić ten złom, który dał ci włóczęga. Tu masz prawdziwy sprzęt. Hej, bohaterze! Gdy ty się pluskałeś w metanie, ja wykryłem coś na dnie oceanu. I to coś nie pochodzi z Tytana. Widziałem to już. Na Glajkonie. Na Lewiatanie. Także na moim statku. To organizm, który tworzy więzi psychiczne. Rośnie jak koral w głębinach. Pomyślałem, że możemy to zebrać i użyć do wzmocnienia więzi Sloan ze stworem. Mogę zmodyfikować mój sprzęt Gambitu, by to gromadził, ale potrzebuję części ze Złotego Wieku. Tak się składa, że arkologia jest pełna złomu ze Złotego Wieku, który czeka na wydobycie. Pomóż mi, a naprawię bank. Trzeba, cóż, nurkować w głębiny metanowego morza i wydobywać to, czego potrzebuje Sloan. Oczywiście nie tonąc przy tym. Dla ciebie to bułka z masłem. Co powiesz? Gotowy znów popływać? Arkologia jest atakowana! Odeprzyj najeźdźcu! Wróg zostawił uzbrojone materiały wybuchowe. Strażnicy, potrzebuję waszej pomocy!
Bierzmy się do pracy, strażnicy. Razem jesteśmy silniejsi. Ciągają wrogie jednostki. Nie dopuść ich do ładunku. Thank you.
Nasze działania wydobywcze poderwały siły wroga na dnie morza. Wysyłam was tam, strażnicy. Arad zbiera swoje siły. Bądźcie przygotowani na wszystko. To operacja Grom. Achsa wskazała nam kolonię koralowca zainfekowanego zarodnikami grzybni. Jest na terenie wroga. Czyli nic nowego. Fakt. Wywiad donosi o patrolującym serwitorze zrodzonych z gniewu. Nie jest sam. Mamy dwa cele. Trzeba rozstawić sprzęt, obronić go i wydobyć ładunek. Rozdzielcie się i ruszajcie. Zdobądźcie to, czego potrzebuje włóczęga.
Odbieram was, strażnicy. Staruszek kazał ci mnie niańczyć. Zapewniam wsparcie lotnicze. Z pokładu krążownika kombinatu? Nie sądziłam, że tego doczekam. Poznaj cesarzową. Potem wysłucham twojej opinii. Dobrze. Szczerze mówiąc, naprawdę miło znowu z wami pracować. Co do tego się zgadzamy. Leci na nas serwitor. Mam kontakt. Pośpiesz się. Minęły wieki, odkąd widziałem cię w walce, Sloan. Gdybyś była z nami podczas polowań na smoki, teraz jesteś przynętą. Strażniku, twoja kolej. To wbrew moim wszelkim instynktom, ale spróbuję wyglądać smakowicie. Rozstawiam wiertło. Narób hałasu, strażniku. Wyłączone. Zasilnie. Thank you.
niby wiertła, miały paliwo i nie uległy uszkodzeniu. Zatop ten dar, by się nim upoić. Klęknij, bym mogła położyć miecz na twojej piersi. Niech drżenie twego serca rezonuje w czarnym ostrzu. Wynoś się z mojej głowy. Strażniku, nadciąga uzbrojony serwitor. Poczekaj, aż zaatakuje. Wtedy mu odpowiedz. Zmiękczyłam dla ciebie cel. Zlikwiduj go!
cele zabezpieczone. Udało ci się utorować nam wyjście. Dobrze. Nie straciłaś ikry. Cóż, sporo nurkowałam. Ale to strażnik czuje się w morzu jak ryba. Wyślij nadajnik podwodny. Teleportujemy ładunek na platformę. Na pewno ufasz tej swojej nowej sojuszniczce? Dotąd mnie nie zawiodła. Prosiłeś, bym zaufała ci co do cesarzowej. To zaufaj mi co do Achsy. Oaza na pustyni, nasiona nadziei, skryte pod piaskiem, nomadzi, wędrowcy, podróżnicy. Zbliża się koniec ich drogi. Pierwsi zabrani przez głębie, pierwsi, którzy padli ofiarą świadka. Więc słyszałeś wszystko, co? Trudno uwierzyć, ale to nie jest tylko szum. Rozumiem fragmenty poprzez Achsę. Pragnienie bitwy Zivu, wściekłość świadka, wrogość pochwyconych. Jest tam wszystko. Zaczęłam to słyszeć po przeróbce ręki. Ale dotąd nie brzmiało to tak rzeczywiście. Nieważne. Przechodziłam już przez to i mogę przejść ponownie. Achsa ma kluczowe informacje o świadku. Zrobię co trzeba, by zdołała je przekazać. To moja misja, a ja zawsze wypełniam misję. Achsa i ja musimy odzyskać siły, zanim znowu wzmocnimy więź. Pomagaj dalej w uczędze, w ulepszaniu sprzętu. Niechętnie przyznaję, że jego plan może faktycznie zadziałać. Tyle? To po prostu działa? To nie oszustwo, jeśli o to pytasz. Nie wkręcam cię. Nie każę ci wrzucać migotu i pociągać za dźwignię. Widzisz, według mnie taki był plan od początku. Prowadzenie gry, gambit, maszyna. Dziewiątka myślała przyszłościowo. Myślisz, że dziewiątka kazała ci prowadzić gambit z tego powodu? Bo widzieli, co nadchodzi i dlatego postanowili nas przygotować. Nie wiem, szefie. Może widzą przyszłość. Może po prostu siedzą trochę wyżej od nas i widzą dalej niż my. A może wszyscy tylko wróżymy z fusu. Mówię tylko, że to działa. Da nam to, czego potrzebujemy. A jeśli będziemy mieli szczęście, także to, czego potrzebuje Sloan. Czyli co? Zwycięstwo.